Punktem rozpoczynającym nasze sympozjum będzie emisja filmów. Bardzo proszę o przygotowanie emisji Zasłonięcie okien. Pierwszy film pod tytułem Czyńcie sobie ziemię poddaną. To jest film z wypowiedziami pana profesora Szyszko przypominającymi jego działalność, jego wypowiedzi. Bardzo proszę o emisję tego filmu. Profesor Jan Szyszko wielokrotnie powtarzał, że Polska jest wzorem dla Europy w kwestii troski o środowisko naturalne. Czyńcie sobie ziemię poddaną. To jest to, co rzeczywiście funkcjonuje w naszych układach środowiskowych Polski. Użytkujemy te zasoby przyrodnicze, tworzą one miejsca pracy i te zasoby przyrodnicze nie ulegają deprecjacji, wręcz odwrotnie. W wielu dziedzinach one wręcz kwitną i jesteśmy pod tym względem wzorem dla jednoczącej się Europy. Polska jest unikatem pod tym względem w skali nie tylko europejskiej, ale światowej. Stan środowiska przyrodniczego mierzy się tylko jednym parametrem – występowaniem rodzimych gatunków dziko żyjących roślin, zwierząt i grzybów. To te gatunki, które się przemieszczają, wybierają to miejsce i tu żyją. I mamy je wszystkie. I użytkujemy te zasoby przyrodnicze, a wszystkie te gatunki są. Dzięki czemu? Dzięki temu, że mamy polski model rolnictwa. To nasze przywiązanie do ziemi. Ogromną rolę odgrywa w tym także polski model łowiectwa i leśnictwa. Oparty o wiedzę, o prawa przyrodnicze, o respektowanie tych praw przyrodniczych. Użytkujemy te lasy, rąbiemy te lasy i z tego się śmieją, że ja mówię, że rąbiemy lasy, ale mamy ich coraz więcej. Pozyskujemy drewno, a drewna mamy coraz więcej. To drewno służyło człowiekowi, tworzyło miejsca pracy i występują wszystkie rodzime gatunki roślin i zwierząt występujących w lasach, a również chodziliśmy na polowania, zbieraliśmy grzyby, zbieraliśmy jagody i wszystko tętni życiem, tego jeszcze bardziej przyrasta, więc typowy przykład czynienia sobie ziemi poddaną. Model użytkowania zasobów naturalnych musi się jednak mierzyć z nową filozofią, która spycha człowieka na margines. Polak użytkuje i ma, a ta nowa filozofia mówi, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych, tych żywych, i te zasoby przyrodnicze trzeba chronić przed człowiekiem. A najwyższą formą ochrony jest nie wycinaj i nie zabijaj. Ale przecież my musimy żyć. Po to mamy te zasoby przyrodnie, żeby je użytkować. W imię tej nowej filozofii rozpoczął się protest przeciwko budowie obwodnicy Augustowa. Przeciwnicy inwestycji przekonywali, że bronią nietkniętych ręką człowieka terenów Doliny Rozpudy. Tymczasem tamtejsza bioróżnorodność była efektem działalności miejscowej ludności. Sprawa trafiła nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatecznie doprowadzono do katastrofy. Zniszczono układ przyrodniczy. Jedźcie nad Rozpudę i zobaczcie, co się stało. Łąki zarosły, gatunki zginęły. Ludzie nie mogą korzystać z nich. To zrobili ludzie również. I być może ludzie ogromnego serca i dobrej woli. Tylko o odpowiednim wykształceniu albo braku możliwości rozumienia układów przyrodniczych i roli człowieka w tych układach przyrodniczych. A straty dla Polski? Ogromne. Szanowni Państwo, przecież to zablokowało nam trasę S-19, która miała łączyć Skandynawię z Bałkanami przez wschodnie rubieże kraju. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska stanęła także za próbę ratowania Puszczy Białowieskiej zaatakowanej przez kornika drukarza. Zarzucano ministrowi środowiska, profesorowi Janowi Szyszko oraz leśnikom, że wycinają las pierwotny. To, co jest dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym polskiego leśnictwa, ludności miejscowej, polskiego łowiectwa, polskiej szkoły ochrony przyrody, to zostało określone jako wycinanie ostatniej pierwotnej puszczy Europy. I to jeszcze przez tych, którzy zdewastowali puszczę w okresie I wojny światowej. To właśnie ci mi mówili,
że to jest nietknięte ręką człowieka. Nietknięte ręką człowieka, a skąd się wzięło 3000 jeńców wojennych i 1800 niemieckich soldatów pilnowało tych jeńców i pozyskali 18 milionów metrów sześciennych drewna. Puszcza Białowieska była także wycinana w okresie II wojny światowej. Polscy leśnicy odtworzyli jednak to, co było zniszczone, wspólnie z miejscową ludnością. Obecnie nie mogą oni jednak korzystać z lasu, który sadzili ich ojcowie i dziadowie. Są nawet głosy, że powinni zostać wyrzuceni z puszczy. No to jest tak, jakby człowieka najbardziej uczciwego, oddanego, no doskroś uczciwego, oskarżono złodziejstwo i zrobiono mu proces przez 2,5 roku czy 3, że jest złodziejem. On jest bezbronny zupełnie, bo on nie potrafi się bronić. Z tych zdewastowanych drzewostanów, które się rozpadły, gdzie zanikły siedliska, jest tego prawie 7 milionów metrów sześciennych drewna. To w sensie obrazowym można z tego pobudować płot. Od Hajnówki do Lizbony jeszcze kawałek z powrotem. O wysokości 2 metrów i szerokości 1 metra zlitego drewna. Czy sobie można wyobrazić takie marnotrawstwo? Szanowni Państwo, na dzisiejszą konferencję swoje specjalne przesłanie skierował prezydent Światowej Organizacji Naukowców Antonino Dzikiki. Bardzo prosimy o wyemitowanie tego materiału. Chciałbym złożyć hołd profesorowi Janowi Szyszko za jego wkład w rozwój nauki w odniesieniu do przyszłości naszej planety. Nasza planeta to satelita krążąca wokół Słońca. Jej przyszłość zależy od tego, jak będziemy wykorzystywać wiedzę pochodzącą z różnych nauk o Ziemi w celu ochrony życia na niej. Professor Szyszko was a world expert, one of the greatest expert in how to solve. Profesor Szyszko był jednym z najlepszych na świecie ekspertów w zakresie nauki o lesie, jako jednym z podstawowych komponentów życia na naszej planecie. The forest represents a fundamental component for the life of our planet. Profesor Szyszko zgłębiał wiedzę o lesie przez całe swoje życie. Jego wkład w tę dziedzinę nauki ma istotne znaczenie. Jak również ważne jest wprowadzanie tej teorii w praktykę. Innymi słowy, jeśli chcesz rozwiązać problem, nie wystarczy o nim mówić. Profesor Szyszko zawsze to podkreślał, że trzeba sformułować projekt, który pozwoli na rozwiązania logiczne i spójne. Whatever you think about the problem, to be logically consistent. Ta logika i spójność jest dla powodzenia projektu kluczowa, nie tylko w sensie wdrożenia go w rzeczywistość, ale to jest także istota nauki. This fundamental logical structures into reality. And this is the meaning of science. Science means. Nauka jako logiczna rzeczywistość dająca się poznać także za sprawą eksperymentów, które możemy odtwarzać w naszym laboratorium. Experiments in our lab. In this, Professor Szyszko was a great man and contributed fundamental. Profesor Szyszko był wspaniałym człowiekiem, który miał wpływ na fundamentalne rozwiązania problemów, które, jak wiemy, z każdym dniem stają się coraz bardziej istotne. When the great public is being involved in this study, the great public being involved means.
Opinia publiczna powinna zapoznać się z tą wiedzą, a co za tym idzie zrozumieć, że przyszłość naszej planety nie może być w sprzeczności z tym, o czym mówił profesor Szyszko. What Professor Szyszko wanted to do, we need to solve problem. A solution of problem means... Rozwiązanie tego problemu polega na zrozumieniu i logicznym opracowaniu rozwiązań, a nie na fałszywych nadużyciach. Project is the fundamental structure of for the solution of the problem. Once you do this. Kiedy opracuje się taki projekt, trzeba go sprawdzić na drodze eksperymentu, czy przyniesie oczekiwane efekty. W tym wszystkim profesor Szyszko był nieoceniony. Miał też ogromny wkład w kształtowanie świata młodych naukowców. Ponieśliśmy ogromną stratę i to, co powinniśmy robić, to przywoływać jego dorobek oraz zaangażowanie w rozwiązywanie problemów wspólnych dla całej ludzkości.